Witajcie kochani, nadchodzimy z Manga Bzikiem, a dzisiaj porozmawiamy sobie o sztuce uprawiania miłości, czyli jak poderwać miłość swojego życia, Oppa Japan Style. Teoria miłości, lecimy! Słuchajcie, żyjemy w dziwnych czasach. W czasach, kiedy kontakt fizyczny, swoista seksualność, erotyka jest czymś łatwym w zdobyciu, czymś nad wyraz bardzo prostym i wręcz codziennym, ale z kolei poznanie kogoś na całe życie stanowi nie lada wyzwanie. Jasne, jeśli ma się odpowiednie atrybuty, jak na przykład wygląd, karnet na siłownię, odpowiednie pieniądze, czy też dobre auto, jak najbardziej jesteśmy w stanie ułatwić sobie poderwanie kogoś, tylko czy na całe życie? No właśnie, ciężko jest znaleźć kogoś na dłuższą metę. Ludzie się szybko sobą nudzą, ludzie łapią chwilę, prawda, chcą zaznać wolności i za każdym razem, kiedy wchodzą w jakieś relacje, jest to początkowy wielki boom namiętności, po czym po pewnym czasie ta namiętność opada z każdym miesiącem i czasami się zdarza, że nie chcą walczyć w momencie, kiedy to zauroczenie, zakochanie zamienia się w coś bardziej poważnego. Czy to jest dobre, czy złe? Pozostawiam wam, żebyście się nad tym zastanowili, a dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o mandze, tom pierwszy, Satoru Masaki, Mizuno Keia, Teoria miłości. Manga, która pokazuje, że człowiek, który nie ma tak naprawdę żadnych atrybutów, nie jest ani przystojny, nie jest ani bogaty, nie ma żadnych perspektyw na życie, a dodatkowo mieszka z mamą, może, zaznaczam może, znaleźć miłość swojego życia. Manga jest w pewnej formie poradnikiem, a zarazem historią. Ale ile prawdy jest w tym poradniku, a ile ciekawej fabuły, jeśli chodzi o mangę, zaraz się zastanowimy, zaraz to przeanalizujemy, zaczynamy. Teoria miłości jest poradnikiem skierowanym bardziej do japońskiego odbiorcy, ponieważ wiele porad, które w tym tytule się znajdują, żeby zdobyć miłość swojego życia, przeznaczona jest dla kultury typowo japońskiej. Ona się różni, no. Fani mangi anime wiedzą, że jest to osobliwy dość kraj, który ma pewne elementy, które dla nas, europejskiego odbiorcy, mogą wydawać się dziwne, a czasami nawet niezrozumiałe. Nawet jeśli chodzi o podrywanie kobiet, tam zasady są trochę inne. Ale czytając ten tytuł, zauważyłem, że niektóre porady jak najbardziej mogą się przydać polskiej kulturze. Tylko pamiętajcie, czytając ten tytuł i zarazem zastanawiając się, czy ten tytuł jest w stanie wam, czy teoria miłości jest w stanie dać wam to, czego chcecie, czyli miłość na całe życie, traktujcie to trochę z przymrużeniem oka, ponieważ wychodzę z założenia, że jakikolwiek podręcznik, jakikolwiek komiks, czy jakikolwiek program dokumentalny w telewizji mogą was delikatnie nakierować na pewien styl funkcjonowania, na pewne podejście do kobiet, ale tak naprawdę to wy musicie sami sobie ową osobowość i owe podejście wyrobić, bo każdy jest indywidualistą na swój sposób. Tak samo jest z kobietami. Kobiety na swój sposób lubią inne cechy charakteru. Każda jest inna i każda lubi co innego. Niektóre lubią cieniasów, niektóre lubią przypakowanych korposzczurków. Nie warto udawać, warto być sobą, ponieważ po pewnym czasie dziewczyny są w stanie wyczuć kwestię tego, czy przed nim gramy, czy tak naprawdę jesteśmy szczerzy i naturalni. Tom pierwszy opowiada o totalnym przegrywie. Kanji Arahata, jest to totalny przegryw. Jest to człowiek, który no, przegrał życie, ma problemy z dostaniem się na ukochane studia, pracuje w marnym sklepie, mieszka z mamą, jest typowym nerdem, który na widok kobiet zaczyna się pocić, stresować, no standardowa persona, jeśli chodzi o tego typu historie w mangach. No i pod wpływem pewnych sytuacji nawiedza go duch. Duch sexy uwodziciela, prawda? Coacher, którego zadaniem jest w ciągu roku tak go przygotować, żeby poznał miłość swojego życia, ponieważ jeśli mu nie pomoże, to za rok ród naszego bohatera wygaśnie. No oczywiście jego porady co pewien czas tam go pchają, prawda, fabularnie do przodu. Chłopak ma z góry jakiś cel życiowy, jeśli chodzi o kobietę swojego życia. Kanji, jak już powiedziałem, jest typowym przegrywem. Historia, jakich dużo, jeśli chodzi o tego typu mangowe opowiastki. Chłopak próbuje, prawda, walczyć i to z całych sił. Są momenty, kiedy już praktycznie się poddaje, ale o dziwo poradnik, który
zastosował jego przewodnik, jak najbardziej się sprawdza w wielu sytuacjach. Poradnik, a zarazem duch i relacja z tym duchem to są dwa najfajniejsze elementy tego tytułu. Jest bezpośredni w swoich działaniach, nieraz zanim cokolwiek wytłumaczy, to robi, po czym potem do swojego dziwnego, wręcz czasami zboczonego zachowania dodaje pewną ideologię, która na swój sposób w tym tytule i w tym świecie może się sprawdzać. Z kolei nasz bohater uczy się, jak z przegrywu, który na widok ładnej kobiety już planuje ślub, stać się bardziej stabilnym emocjonalnie. Jeśli chodzi o kwestie niektórych działań, jak najbardziej mają prawo się sprawdzić. Ale to są wręcz porady typowo trywialne, typu miej szacunek do kobiety, prawda? Staraj się być dla niej miły, albo po prostu pokazuj, że jesteś dżentelmenem. Myślę, że to są podstawowe zasady, które każdy facet powinien znać. Ale też są takie co ciekawsze zasady, jak na przykład nie szarżuj do jednej kobiety, bo będziesz na straconej pozycji. I to jest prawda. Kiedy na przykład zaczynacie kogoś poznawać, warto też poznawać dodatkowo parę innych osób, parę innych kobiet, z racji tego, że będziecie w stanie te emocje rozłożyć na kilka dziewczyn, a przy okazji z tej grupy, którą aktualnie poznajecie, wybrać tą, która najbardziej wam odpowiada. Nie wiem, czy to jest przeznaczone, czy nie wiem, czy to powinno iść w kierunku znalezienia miłości swojego życia, ale na pewno nauczy was takiego spokoju wewnętrznego w trakcie rozmowy z kobietą dla was idealną. Kreska jest interesująca, bardzo mi się podoba mimika głównego bohatera, jak i właśnie tego ducha. Tytuł jest od 16 roku życia. Okładka standardowa, niczego nie urywa. Ale szczerze polecam. Polecam ten tytuł, bo jest to fajna historia o podrywie, która na swój sposób ma morał, ma też pewne elementy, które ma też pewne elementy edukacyjne, if you know what I mean. I co najistotniejsze, stanowi takie luźne podejście do dosyć ważnego problemu w dzisiejszych czasach. Jak znaleźć osobę, którą będziemy kochali i ona odwzajemni te nasze uczucia. Ponieważ jak już wspominałem na początku, żyjemy w dziwnych czasach, gdzie uczucie schodzi na dalszy tor, a fizyczność jest na torze pierwszym. Polecam, naprawdę warto się z nią zapoznać. Zastanówcie się, czy w ogóle coś wam pomoże ten tytuł, ten poradnik zwany Teorią Miłości, a czy po prostu będziecie podchodzić do niego jako do kolejnego fajnego tytułu, który ma was rozśmieszyć i spowodować, żeby wasze życie było przyjemniejsze. Pozdrawiam was serdecznie z Comicslandii. Trzymajcie się cieplutko i standardowo lajkujcie, subujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym Manga Bziku. Nie wiem, czy po wakacjach, czy jeszcze w sierpniu, zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.